Rozmowa dnia. A w sygnałach dnia kolejny gość, pan Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej i kandydat w wyborach europejskich w okręgu obejmującym Warszawę i powiaty dookoła Warszawy. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Na początku zacznijmy może od sytuacji na południu Polski, bo tam cały czas dramatycznie. Wszyscy patrzą, co chwilę patrzymy, też mamy monitory stacji informacyjnych. Co chwilę pokazywana jest zapora w Wilkowicach. Wszyscy trzymamy kciuki, że ta zapora wytrzyma i nie dojdzie do poważnej tragedii, ale też pojawiły się informacje o tym, że ta zbudowana w 2013 roku przez Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach inwestycja jest niebezpieczna dla ludzi, może doprowadzić, może tam dojść do katastrofy budowlanej, a wójt miejscowy nazywa tą inwestycję bublem. Wtedy, kiedy powstawała ta inwestycja, kiedy kończono jej budowę, kiedy ją budowano, to tą instytucją, czyli Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, no, pracę tej instytucji nadzorował pan Stanisław Gawłowski, wówczas sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. No rzeczywiście informacje z Wilkowic bardzo są niepokojące i tak jak przeczytałem na portalu Niezależna, ta inwestycja rodzi ryzyko zagrożenia dla mieszkańców i tym bardziej, jako że nadzorować się miał właśnie pan Gawłowski, który jak wiemy z informacji podawanych przez prokuraturę w tym w czasie swoich obowiązków w Ministerstwie Środowiska, no być może nie skupiał się tak na ważnych inwestycjach zabezpieczających mieszkańców przed powodzią, ale na różnych działaniach o charakterze, można powiedzieć, przestępczym. Jeśli prokuratura zarzuca przyjmowanie korzyści majątkowych, to niestety widzimy pewien obraz Platformy Obywatelskiej. No właśnie, ja może wejdę w słowo i dodam, że te zarzuty korupcyjne mają również związek z działaniem w zakresie melioracji i urządzeń wodnych, tym razem no nie w Katowicach, ale w Polsce zachodnio-północnej. Dokładnie, ale tutaj widzimy, na czym się skupiał być może w swojej pracy Stanisław Gawłowski. Jeśli dodamy do tego skandaliczną wypowiedź Grzegorza Schetyny, który w sposób skandaliczny wypowiada się o tym, co się dzieje na terenie Polski Południowej. Mówi, nazywa gigantyczną mobilizację wszelkich służb państwowych, by pomóc ludziom kabaretem. A przypominam jeszcze wypowiedź Bronisława Komorowskiego, który szydził z powodzi w 2010 roku, mówiąc o tym, że woda ma to do siebie, że spływa do większych rzek, a potem do Bałtyku, bagatelizował tak naprawdę ryzyko tragedii, zagrożenie dla życia, dorobku życia majątkowego tysięcy mieszkańców. No ale nie sposób też nie przypomnieć słów lidera Koalicji Europejskiej w Warszawie, Włodzimierza Cimoszewicza, o tym, że trzeba się ubezpieczać. No niestety widzimy, że w sprawach takich krytycznych, gdzie nasze państwo powinno wszystkie siły wkładać w takich kryzysowych sytuacjach, by pomagać Polakom, często politycy Koalicji Europejskiej nie potrafią wznieść się na takie wyżyny poświęcenia, odłożenia takich bieżących sporów, by po prostu wesprzeć w jakikolwiek sposób działanie państwa, wesprzeć mieszkańców, którzy po prostu walczą dzisiaj o swój los. I cieszy mnie to, że nasze służby państwowe i różnego rodzaju formacje mundurowe robią wszystko, by pomóc mieszkańcom, a ta inwestycja, o której pani wspomniała na początku, to jest taki przykład tego, że było tyle lat, tyle środków możliwych do wydania, a widzimy, że inwestycje... Ponad 7 milionów złotych kosztowała ta zapora. Tak, widzimy, że wydano wielkie pieniądze, a i tak mieszkańcy drżą o swój los. No niestety, ale postać pana ministra Gawłowskiego, ówcześnie ministra, teraz posła, sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, pokazuje, że liczyły się w czasach ich rządów ośmiorniczki, restauracje, jak w niektórych przypadkach twierdzi prokuratura, również przyjmowanie korzyści majątkowych. Ja przypomnę, że w czasie tej powodzi, o której się wtedy pan Bronisław Komorowski wypowiadał, też były takie twierdzenia, że to bobry niszczą tamy i wały, przepraszam, przede wszystkim przeciwpowodziowe i stąd te problemy. To jeszcze przypomnijmy, tak, przypominam, że pan Gawłowski również jest jednym z bohaterów afery taśmowej. Przecież też lubował się w wizytach w drogich restauracjach. Zmieniamy temat.
temat i teraz już wchodzimy na grunt, którym pan się na co dzień zajmuje jako członek Komisji Weryfikacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję właśnie komisji, której jest pan członkiem, decyzję dotyczącą kamienicy przy ulicy Smolnej w Warszawie. To wszystkim tym, którzy Warszawę dobrze nie znają, mówimy, że to centrum Warszawy. I komisja stwierdziła wówczas, że ta decyzja jest po prostu nieważna, bo doszło do poważnego naruszenia prawa. A sąd uznał inaczej. No tutaj mamy taką sytuację, że oddano nieruchomość na 134 i 124-latków w połowie. Osoby te zmarły w 1944 roku. Po 70 latach przeprowadzono reprywatyzację. I no to jest coś kuriozalnego, jeśli takie orzeczenie zapada w sądzie, bo no właśnie, ale ten współczesny sąd wojewódzki, który teraz tą decyzję podjął, no nie miał wątpliwości, że doszło do tego, że no, stroną postępowania zwrotowego były osoby nieżyjące, które w chwili toczenia się tego postępowania no, byłyby naprawdę w rekordowo sędziwym wieku. Ale sąd uznał, że do poważnego naruszenia prawa nie doszło. No to każdy słuchacz może ocenić, czy oddawanie nieruchomości wartych nierzadko dziesiątki milionów złotych w sytuacji, gdzie sąd daje kuratora na takie osoby, nie sprawdza się, a bardzo łatwo można było sprawdzić tak naprawdę, że te osoby zmarły. To jest bardzo istotne. A jak pan uważa, przepraszam, bo to jest niesamowite. No czasami wystarczyło po prostu policzyć. No ja myślę, że sąd jednak potrafi liczyć na to tam, nie wiem, do 150 i jest w stanie ustalić, redaktor, ile ta osoba była. Przez lata takich spraw było wiele. Tylko, że pamiętajmy, że poza ratuszem warszawskim, który oczywiście tego nie sprawdzał, z tymi 140-latkami to zawsze jest na pewnym etapie sąd, bo sąd musiał dać kuratora, sąd tego nie sprawdzał i dzisiaj mamy taką postawę sądu. Ale jak to jest możliwe, wie pan, bo to się w głowie nie mieści. Jak to jest możliwe, szczerze powiedziawszy, panie redaktor, takich rzeczy podstawowych nie ustala? Jeśli mamy przykłady akt, w których właśnie się zwracają, czy miasto, czy osoby, które chcą przejmować te kamienice, z tymi wnioskami u kuratorów i piszą, że ktoś był właścicielem nieruchomości przed wojną i są akta spraw, w których sąd nic nie zrobił. Po prostu nic. I teraz sądy, jakby wykorzystując też sytuację, w której no, afera reprywatyzacyjna już jest taką aferą, która opinia publiczna dobrze zna, tak naprawdę ma już wyrobioną ocenę na temat tej afery, ale sądy nie przyjmują do wiadomości, że ta afera miała miejsce. Jednocześnie nie przyjmują do wiadomości, że sądy były istotnym elementem tego, że ta afera mogła w ogóle mieć miejsce, bo właśnie te wszystkie elementy kuratorskie, zawsze gdzie była sprawa, gdzie jest kurator i to jest 140-latek, to zawsze był sąd. I powiem jeszcze coś interesującego z perspektywy dyskusji, która się toczy o mieniu bezspadkowym ostatnio, bo powiedzmy w sferze tych roszczeń to się pojawiło dosyć niedawno, ale w sferze Warszawy i tego, co robi komisja weryfikacyjna, sprawa mienia bezspadkowego pojawiła się na początku prac komisji i my jasno pokazywaliśmy i pokazujemy w swoich decyzjach, że jeśli ktoś zmarł w czasie wojny i nie zostawił spadkobierców, nikt się po spadek nie zgłosił, jest to mienie Skarbu Państwa. I my jako komisja jesteśmy pierwszym organem w Polsce, który twardo powiedział, że nie można oddawać mienia bezspadkowego i robimy to w swoich decyzjach. Tak w tym przypadku powinno być. Powinno być w przypadku na przykład nieruchomości wartej 150 milionów złotych przetwardej, gdzie miasto oddało właśnie na kuratorów osób, które zmarły w trakcie wojny według ówczesnych informacji bez spadkobierców i nikt się tym spadkiem nie zajmował. I właśnie to jest też pokaz tego, że nasza opcja polityczna od początku stawia na ważne reformy wymiaru sprawiedliwości, ważne reformy działania organów ścigania, no i również dbamy o majątek publiczny takimi decyzjami jak Komisji Weryfikacyjnej, jak również konsekwentną postawą. Ale ja na koniec mamy dosłownie pół minuty. Ja muszę pana zapytać o konsekwencje. Bo to jest tak, każdy myślę, że wie, kto był w sądzie, nawet jako świadek, to jest pytany przez sąd, ile ma lat. I mówi, to jest odnotowywane w aktach sprawy, więc to nie jest tak, że sąd się w ogóle nie zajmuje tym, ile człowiek ma lat, który jest albo stroną, albo świadkiem. Jakie mogą być konsekwencje wobec takich sędziów? No nie chciałbym tutaj używać zbyt dużych słów, bo za chwilę będzie podniesione, że tutaj jakieś nieuprawnione przeprowadzam szarże. Natomiast oczywistym jest, że dzisiaj Polska, nasz rząd próbuje bardzo konsekwentnie reformować wymiar sprawiedliwości. Nasza
lokalna opozycja próbuje sprawę przenieść na poziom międzynarodowy, dlatego konsekwentnie walczymy o reformę wymiaru sprawiedliwości. Jeśli interesuje Komisję Europejską upolitycznioną w pewien sposób na korzyść opozycji, to musimy bardzo mocno walczyć, by dokończyć reformy wymiaru sprawiedliwości i takie sprawy, jak ta, o którą pani pyta, właśnie pokazuje, a dzisiaj że taki sędzia jest bezkarny? Sędziowie mają reżim odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale przypominam, że właśnie sędziowie, którzy są tą elitą w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, na przykład pan Żurek, który był członkiem KRS-u, oni walczą o to, żeby zablokować na przykład reformę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. I oczywiście nasze działania są zdecydowane i konsekwentne, ale mamy naprawdę, nie mamy łatwo, ale robimy to. Robimy to konsekwentnie, jesteśmy zdeterminowani, a ta sprawa jak ta, którą pani tutaj pokazuje, że musimy konsekwentnie nad tą reformą pracować. Bardzo dziękuję. Pan Sebastian Kaleta, członek Komisji Weryfikacyjnej, który również kandyduje do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jest to okręg Warszawa i powiaty dookoła Warszawy. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.